Cześć, dzisiaj nietypowo witam Was w okularach przeciwsłonecznych, ponieważ na tym temacie się dzisiaj skupimy. Pokażę Wam, na jakie akcenty moim zdaniem warto stawiać przy takim makijażu tworzonym pod okulary przeciwsłoneczne. Więc jeżeli chcecie znać moją opinię i zobaczyć tutorial do tego makijażu, to oglądajcie dalej. Z reguły nosząc okulary przeciwsłoneczne jesteśmy na słońcu, więc dzisiaj na twarz użyję kremu BB Eniu Vital, który ma w sobie SPF 20, który ochroni moją skórę przed szkodliwym promieniowaniem. Nałożyłam dość cienką warstwę tego kremu BB, ponieważ nie zależy mi na super mocnym kryciu ze względu na to, że jest to makijaż dzienny. Natomiast muszę jeszcze zakryć moje cienie pod oczami, więc teraz sięgam po korektor Idealna Cera w kompakcie w odcieniu Fair. Nakładam pod oczy i od razu wklepuję palce. Wyciągam kształt trójkąta, żeby rozświetlić tutaj okolice koło nosa, ponieważ tu zazwyczaj mam najwięcej zaczerwienień. A niestety mam taką skórę, że moje zaczerwienienia budzą się, kiedy jest ciepło, więc muszą być zakryte, żebym nie wyglądała jak świnka. Jeżeli macie problem z naczynkami, to pewnie wiecie, o czym mówię. I resztę, którą mam na palcu, przeciągam na powieki. Tak przygotowaną twarz teraz trzeba utrwalić, żeby wszystko się trzymało w miejscu do samego końca dnia. I zależy mi dzisiaj na efekcie rozświetlonej twarzy, żeby wszystko wyglądało naturalnie. I dzisiaj użyję do tego celu perełek CC, które po pierwsze wyrównują delikatnie kolory skóry, więc jeszcze zakryją te wszystkie zaczerwienienia, które jeszcze mi zostały. A po drugie mają delikatnie rozświetlające wykończenie, więc to wszystko będzie wyglądało bardzo świeżo. Nakładam wciskając miejsce po miejscu, żeby nie ruszyć tego, co jest nałożone, czyli tego kremu BB i korektora. Mniejszym pędzelkiem utrwalam jeszcze dokładniej okolice pod okiem, żeby mieć pewność, że nic nie zbierze się w zmarszczkach. Przyciągam również na powiekę. Teraz muszę przywrócić twarzy odrobinę koloru i nadać jej kształt, więc sięgam po bronzer z palety do konturowania w odcieniu Rose Contour i delikatnie nakładam na policzki. Nakładam również na czoło, przy granicy włosów, ponieważ tam zazwyczaj najszybciej chwyta nas słońce. Nakładam również odrobinę tutaj nad załamaniem powieki, ponieważ tutaj naturalnie również chwyta nas słońce. I odrobinę na nos, żeby utworzyć efekt opalenia. Żeby efekt był ładniejszy, jeszcze nadam troszeczkę rozświetlenia na policzkach i użyję tutaj perełek rozświetlających w odcieniu Pink Bronze. Nakładam je ponad bronzerem. I automatycznie twarz wygląda o wiele świeżej i bardziej promiennie. Ze względu na to, że będę miała na sobie okulary, nie skupię się na makijażu oka, ponieważ nie chcę tracić na to czasu, ale skupię się na brwiach, które widać, i na ustach. Więc jeżeli chodzi o oczy, wytuszuję tylko rzęsy za pomocą tuszu do rzęs, mojego ulubionego ostatnio, Big N Multiply w odcieniu czarnym. I teraz mogę przejść do najważniejszej części makijażu według mnie przy noszeniu okularów. Do brwi, ponieważ okulary skupiają całą uwagę na brwiach, bo to jest jedyna rzecz wokół oka, którą widać spod okularu, więc musimy pamiętać, żeby brwi były czyste i ładnie wyrysowane. Więc do tego celu użyję cienia z palety poczwórnych cieni Mocha Latte, jest to cień numer 2. I za pomocą pędzelka wyrysowuję ładniejszy kształt i wypełniam wszystkie luki, żeby brwi prezentowały się lepiej. I tutaj przy okazji pokażę Wam różnicę w okularach, bo o to tutaj w tym tutorialu chodzi. Możecie zobaczyć, jaka duża różnica jest, kiedy brew mamy ładnie zaznaczoną, a kiedy jest taka goła i
przyciąga uwagę, ale jednak coś jest nie tak, więc dużo lepiej wygląda ta zrobiona. I w tym momencie twarz mamy pięknie rozświetloną, brwi zrobione, więc wszystko ładnie komponuje się z okularami, natomiast brakuje mi czegoś na ustach. I oczywiście, jeżeli chcecie postawić na całkowicie naturalny, neutralny look, możecie nałożyć błyszczyk i również będzie wyglądało to świetnie. Natomiast dla mnie największa zabawa przy takich makijażach to są usta. I lubię tutaj stawiać na bardzo soczyste, ostre kolory, które pięknie się komponują z letnią opalenizną, którą ja niestety nie mam, ale jeżeli jesteście opalone, to będzie to wyglądać jeszcze lepiej niż u mnie. Więc myślę, którą pomadkę dzisiaj nałożyć i chyba wybiorę tą. Jest to pomadka z serii Ultra Color w odcieniu Hibiscus. Myślę, że wygląda to bardzo letnio. Jeszcze dla porównania nałożyłam drugi kolor na ustach, nazywa się Bitten i jest chłodniejszy, bardziej fioletowy, ale nadal neonowy i pięknie komponuje się z okularami przeciwsłonecznymi. Mam nadzieję, że przekonam Was do takich intensywnych kolorów na ustach. Dajcie znać, czy lubicie takie nosić. Bardzo dziękuję za oglądanie i do następnego. Trzymajcie się, pa!